jak przygotować się do podróży kamperem. Czym różni się podróżowanie kamperem po Stanach, po Japonii i po Europie? I dlaczego choć raz warto wybrać się w rodzinną podróż domem na kółkach? O tym wszystkim już za chwilę. Cześć i dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 63. odcinku podcastu Ojcowska Strona Mocy. Ja nazywam się Jarek Kania, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Lila Poszumska i Arek Wójcik, którzy wraz ze swoją córką Gabi są bardzo rozpodróżowaną rodziną. I to tak bardzo, że tę rozmowę nagrywamy w kamperze. Ich kamperze zaparkowanym przy plaży w Mechelinkach. I żeby było jasne, siedzieliśmy tam nie przez przypadek, bo tematem tego odcinka są właśnie rodzinne podróże kamperem. Lila i Arek opowiadają o swoich doświadczeniach, dzielą się swoimi przygodami oraz praktycznymi radami dla tych, którzy przygodę z takim stylem podróżowania chcieliby dopiero zacząć. I choć za oknem jest jesień, na świecie króluje koronawirus i podróże są mocno ograniczone, to mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pełen podróżniczych opowieści wleje trochę ciepła w Twoje serce i kto wie, może zainspiruje do nowej kamperowej przygody w przyszłym roku, bo wygląda na to, że właśnie kampery mogą być odpowiedzią na pozamykane obiekty turystyczne. Transkrypcję naszej rozmowy, linki do miejsc wspomnianych w podcaście oraz kilka zdjęć kampera Lili i Jarka znajdziesz na ojcowskastronamocy.pl/063. A już teraz zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć i dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym razem ze studia mobilnego. Pierwszy raz w takim miejscu nagrywam, a więc z kampera, który ma jeszcze swoją swojską nazwę Kamper Madagaskar. O czym za chwilę powiemy dlaczego. Natomiast moimi gospodarzami dzisiaj są Gabi, Lila oraz Arek. Jakbyście się mogli przedstawić i powiedzieć, kim jesteście. Cześć, mam na imię Lila Poszumska. Arek Wójcik. Gabi Wójcik. Jesteśmy normalną rodziną z Gdyni. Tak się składa, że taką rodziną trochę zafiksowana na punkcie podróżowania i na punkcie kamperowania. Ale rzeczywiście pochodzimy z Gdyni, prowadzimy bloga podróżniczego, no i kamperujemy. A skąd się w takim razie wasza miłość do kamperowania wzięła? Bo to chyba nie jest jednak taka normalna rodzina, bo chyba, że ja takich nie znam, bo jesteście jedyną kamperową rodziną, jaką znam. Więc jednak w takiej krzywej Gaussa znajomości ludzi znajdujecie się na jakimś jej brzegu. Skąd ta miłość do kamperów się u was wzięła? Przypadek, jak często w takich sytuacjach się wydaje, mieliśmy plan pojechać na laskę i próbowaliśmy w jaki sposób, nie myśląc w ogóle o tym kamperze, w jaki sposób tę Alaskę zwiedzić. Jak wiadomo, Alaska jest gigantyczna, jest 5 razy większa niż Polska, jest dzika, jest piękna, ale odległości pomiędzy najbliższymi miastami są po pierwsze gigantyczne, a po drugie te miasta to czasem są 4 budynki na skrzyżowaniu. A więc z jednej strony chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej, a z drugiej strony nie za bardzo jest tam baza, gdzie można przenocować. Namiot oczywiście odpada, bo jest chociażby bardzo dużo niedźwiedzi i wilków. No i poza tym byliśmy z 3,5-latką, więc to też był jakiś warunek, dla którego namiot był chyba nie wchodził w rachubę. No i tak popatrzyliśmy, jakie są opcje i zobaczyliśmy, a może kamper. No i spróbowaliśmy i się zakochaliśmy. Alaska kamperem to było chyba najlepsze miejsce do tego, żeby się zakochać w jeździe kamperem. W ogóle jazda kamperem po Stanach Zjednoczonych jest czymś ultra radosnym, ultra łatwym w każdym aspekcie, ponieważ drogi są szerokie, wszystkie miejsca parkingowe są bardzo wielkie, bardzo szerokie, czy to przy centrach handlowych, gdzie trzeba od czasu do czasu coś zakupić, czy to na kempingach. I się jeździ bardzo łatwo, bardzo przyjemnie i te odległości duże, które w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie są, nie robią już wtedy na nas żadnego wrażenia. A poza tym w takim miejscu jak Alaska, ta wolność, możliwość zatrzymania się w dowolnym miejscu, zrobienia sobie obiadu w miejscu, gdzie nie ma nikogo i możemy podziwiać tylko dziką naturę, to jest coś wyjątkowego. Tak, zdecydowanie. No i po powrocie z Alaski stwierdziliśmy, że podróżowanie po takich miejscach jak na przykład Stany Zjednoczone z małym dzieckiem jest czymś idealnym. Wcześniej z Gabi przejechaliśmy całą Kanadę od jednego wybrzeża do drugiego, ale już z takim zwykłym samochodem. Gdybyśmy wtedy już wiedzieli, co daje kamper, jakie ma zalety, na pewno w Kanadzie też byśmy... Tak, że uważaliśmy, że tak późno się na to, jakby zdecydowaliśmy, że tak późno wpadliśmy na ten pomysł, bo rzeczywiście byliśmy z Gabryśką w Stanach po raz pierwszy, miała 1,5 roku.
i to były parki zachodniego wybrzeża. Zwykły samochód, który mieliśmy wynajęty, no zwykły, niezwykły, też ogromny, jak na amerykańskie możliwości. Wtedy pamiętam, Marek, mówiłeś, że takim jeszcze wcześniej nie jeździłeś. To był Dodge Durango, zdaje się. Bardzo duży samochód. Wielki samochód. Ja z tyłu na przód szłam w ogóle nie schylając głowy w tym samochodzie, więc to był taki ogromny bysior. Ale pensjonaty, hotele, motele różnych kategorii, różnych też przedziałów cenowych. Gabi miała 1,5 roku, no miało to swój urok, ale gdybyśmy wtedy wiedzieli to, co widzieliśmy po 2 latach, jak podróżowaliśmy po Alasce, to byłoby pewne, że jedziemy kamperem. I wtedy, i później, rok później właśnie w Kanadzie, gdzie też jeździliśmy zwykłym samochodem, a nie kamperem, to byśmy od początku już jakby poszli w kamperowanie. Dlatego, że no z prostej przyczyny zatrzymujemy się, tak jak Ary mówi, gdzie chcemy, robimy obiad, gdzie chcemy, śpimy no z małym dzieckiem, zatrzymujemy się o godzinie 19:30 już po kolacji, po prysznicu i dziecko śpi, a przez cały miesiąc na Alasce Gabi nie zrobiła siku, o innych rzeczach nie mówiąc, w żadnej publicznej toalecie. I to w dobie, no na przykład dzisiejszej pandemii koronawirusa, myślę, że ma znaczenie. Dla mnie miało to wtedy nie było pandemii jeszcze na świecie, bo to mówimy o czasach sprzed 2 lat, o podróży sprzed 2 lat, ale też miało dla mnie znaczenie, że nie zwiedzamy publicznych toalet, tylko po prostu jesteśmy u siebie w swoich zarazkach, jakby wiemy, co jemy, co robimy, gdzie śpimy. Wszystko jakby jest takie fajne, znajome i z małym dzieckiem, jak się podróżuje, to myślę, że to są tylko plusy. Czyli dużo tej wolności. Wolności po pierwsze tego, że się można zatrzymać, gdzie się chce. Wolności, że jesteśmy niezależni od hoteli, od moteli, od cen. Ale też wolność tego, że jedziesz taką wielką amerykańską drogą. Ja sobie teraz przypominam Przystanek Alaska, ten serial z lat 90. I rzeczywiście no to musi robić niesamowite wrażenie, te przestrzenie i te drogi, kiedy jedziesz kamperem. Zresztą chyba czymkolwiek, ale kamperem rzeczywiście masz ten dom, który się razem z tobą przemieszcza. Poza tym oni mają w ogóle mega kulturę kamperowania i naprawdę tam są całe społeczności kamperowiczów i na Alasce właściwie tylko takie auta jeżdżą. Rzadko kiedy jeżdżą osobówki. Na Alasce po prostu wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak Great Alaskan Holidays, taka właśnie firma, która te kampery, to jest ogromna firma, która je wypożycza. I po prostu wszyscy wiedzą, że jeżeli wakacje na Alasce, to kamperem, no chyba, że się jest emerytem, no to wtedy oni rzeczywiście bardziej gustują w tych rejsach, takimi wielkimi wycieczkowcami, tam sobie śpią, pływają od portu do portu, wysiadają, czy to w Anchorage, czy w Juneau, czy w Skagway, zwiedzają za dnia, potem nocą znowu płyną. Ale to na ogół są tacy, powiedzmy, 60+, czyli amerykańscy emeryci, dla których marzeniem jest zawsze na emeryturze pojechać na Alaskę. Natomiast wszyscy inni, czyli tak jak my, czy rodziny z dziećmi, czy jacyś tacy właśnie traperzy, wagabundzi, czy jakkolwiek by ich nazwał, wszyscy inni jeżdżą kamperami, vanami, tego typu jakby samochodami, gdzie mogą spać, gdzie mają też łazienkę, kuchnię i po prostu czują tą wolność, tak jak mówisz. Alaska jest wyjątkowa, bo oczywiście na Alasce można powiedzieć, że są 3 miasta, jak na standardy europejskie. Pozostałe miejsca to są mniejsze lub większe wioseczki, dosyć daleko od siebie oddalone i te kempingi są dosyć blisko tych wioseczek. Ale jeśli chodzi o inne miejsca w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład Floryda, na Florydzie my potrafiliśmy przejechać 5 kilometrów, 3 mile i spotkać 4 olbrzymie kampingi dla kamperów przeznaczone. Jest ich naprawdę olbrzymia liczba. Co ciekawe, kiedy byliśmy tam w styczniu, na przełomie stycznia i lutego, kiedy to był szczyt sezonu kamperowego właśnie na Florydzie, bo wszyscy turyści z północy, chcąc uciec przed amerykańską zimą na północy, przenosili się właśnie na Florydę, na której było wtedy 25-28 stopni i te wszystkie kempingi były prawie do końca wypełnione. Mieliśmy naprawdę problemy po raz pierwszy, żeby znaleźć wolne miejsce, mimo że tych kempingów jest tak dużo i tych miejsc na tych kempingach jest tak bardzo dużo. Tym bardziej, że właśnie na Florydzie nie można kamperować na dziko. Raczej jest taka zasada przyjęta, że się stara się przespać noc na kempingu albo na jakimś parkingu płatnym. Natomiast no, na Alasce to kamperowanie na dziko jest jak najbardziej dozwolone i tam rzeczywiście można poczuć tę wolność i tą dzikość, bo można stanąć sobie gdziekolwiek i tylko modlić się, żeby nie przyszedł do ciebie niedźwiedź nad ranem albo wieczorem. Albo liczyć na tym, że rano przyjdzie, że mu można było zdjęcie. No właśnie, niektórzy się modlili, patrz na mnie, a niektórzy liczyli na to, patrz na Arka. No tak, wtedy nie można jechać z samochodem tak naprawdę, który nie ma tego twardego dachu, bo te niedźwiedzie mogą się
próbować. My mieliśmy na Alasce pierwszego dnia już taką przygodę z niedźwiedziem, że wiedzieliśmy rzeczywiście, że kiedy byliśmy kilka lat wcześniej, dokładnie 2 lata wcześniej, po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i widzieliśmy w Yosemite czy w Yellowstone ostrzeżenia przeciwko niedźwiedziom. Ostrzeżenia, które miały na celu to, żeby nie zostawiać jedzenia takiego, które pachnie w samochodach. Nie wierzyliśmy może wtedy, albo nie zastanawialiśmy się, jak bardzo to jest prawdziwe, jak bardzo to jest chuchanie na zimne, ale po pierwszym dniu na Alasce myśmy to dokładnie zobaczyli. Myśmy zobaczyli na parkingu niedźwiedzia, zajechaliśmy, to był pierwszy nasz poranek, przyjechaliśmy wieczór wcześniej, pierwszy nasz poranek, wjechaliśmy na parking, na którym stał jeden samochód, my byliśmy drudzy i ten samochód właśnie został dostrzeżony przez niedźwiedzia, który się do niego włamał, rozbił szybę, zniszczył ten samochód, wyciągnął z niego plecak i jakieś kanapki. Właściciele tego samochodu prawdopodobnie poszli na szlak w okolicach największego miasta na Alasce, Anchorage. To nawet nie była wielka dzicz. No, historia się tam smutno zakończyła dla niedźwiedzia, ale wtedy zobaczyliśmy, że to nie są przelewki. Dobrze, że mieliśmy ze sobą gaz przeciwko niedźwiedziom. Troszeczkę nam to poprawiała humor, chociaż później i tak Lili powiedziałem, że nawet bym nie wiedział, czy jak to go użyć. Nie byłbym pewien, czy wiem, jak się używa gazu, gdyby nam jakiś niedźwiedź na którymś z tych szlaków wyszedł. No, na pewno nie pod wiatr. No tak, na pewno nie pod wiatr, aczkolwiek też pamiętam, że później jak byliśmy w Katmai National Park, gdzie ukończyliśmy szkołę dla niedźwiedzi, takie 40-minutowe naprawdę wypasione szkolenie o tym, jak zachować się w parku, bo to jest park w totalnej już alaskańskiej, tak zwanej wilderness, czy takiej totalnej alaskańskiej dziczy, gdzie właściwie to są dwie łódki strażników i niedźwiedzi, cała masa i tak naprawdę to my jesteśmy tam gośćmi, oni tam są u siebie. To po tej szkole skończonej, po tym szkoleniu takim instruktażowym z filmem i z pokazywaniem różnych zachowań przez strażników, to już wiedzieliśmy, że gaz gazem, ale najważniejsze, jak się chodzi po szlaku, to niedźwiedzia nie zaskoczyć, a żeby go nie zaskoczyć i nie przestraszyć, to po prostu trzeba na szlaku być głośno. Czyli w przeciwieństwie do tego, jak na przykład u nas idziemy w górach i każdy mówi, a cicho, żeby nie spłoszyć, żeby innym turystom nie przeszkadzać i na ogół staramy zachować się ciszę, to tam na szlaku wszystkie śpiewania, klaskania, gwizdania, jakieś dzwoneczki u plecaka uwiązane, wszystko to jak najbardziej się sprawdza i jest mile widziane, a wręcz pożądane, zalecane, właśnie po to, żeby niedźwiedź słyszał, że ty idziesz i żeby ci po prostu elegancko ustąpił, zszedł z drogi i żeby nie dał się przez ciebie zaskoczyć, bo właściwie atakuje tylko wtedy, kiedy jest zaskoczony, po prostu. Albo wtedy, kiedy wyczuje jakieś jedzenie, jest głodny. Jest głodny, albo tak. Że masz na przykład kanapkę z czymś dobrym, na przykład z łososiem. Z tym, że właśnie, no, na Lasce jeszcze w czerwcu trudno mówić o tym, żeby niedźwiedzie były głodne, bo jest tam w brud tych łososi, rzeczywiście w Katmai, one siedziały w tym strumyku, jadły te łososie, które płynęły w górę rzeki, właściwie im same wpadały do pyska i były tak obżarte, że nawet nie zwracały uwagi na to, że lecą ludzie, patrz, Arek, Lila i Gabi w nosidle, fotografują ich właśnie z brzegu tego strumienia i potem te zdjęcia będą publikować w swojej książce albo na swoim blogu, bo po prostu były tak przejedzone, że nie były zainteresowane. My co prawda nie mieliśmy w plecaku żadnego jedzenia, nawet gum do rzucia, tylko wodę. Takie są zalecenia, jak się wychodzi na taki szlak, gdzie rzeczywiście te niedźwiedzie są. I właściwie spędziliśmy tam 5 godzin. Zobaczyliśmy w ciągu tych 5 godzin 41 różnych niedźwiedzi, bo po pół godziny już odróżniasz i wiesz, że tego niedźwiedzia nie widziałeś wcześniej, że to jest zupełnie nowy niedźwiedź, który właśnie ci przeszedł przez drogę albo właśnie gdzieś tam go zobaczyłeś w krzakach. I nic nam się nie stało. Ani razu nie użyliśmy gazu, aczkolwiek Gabi przez te 5 godzin rzeczywiście śpiewała non-stop Mam tę moc. Bo to była faza wtedy na LZ, więc jakby jak usłyszała, że może śpiewać głośne piosenki i że nie będziemy ją po raz pierwszy uciszać, nie będzie nikomu przeszkadzała, tylko wręcz ma to robić, no to już jakby wiele nie było trzeba mówić, nie? Także kolejne zastosowanie kampera jest dobrą ochroną na Alasce przed niedźwiedziami, a na Florydzie przed aligatorami, bo jechaliśmy także kamperem w takie miejsca dzikie, gdzie chcieliśmy zobaczyć aligatory i bezpiecznie, z bezpiecznego podwyższenia dużego kampera amerykańskiego mogliśmy je sobie spokojnie oglądać. Tak, także to zupełnie super sprawa i polecamy. Jeżeli myślicie o tym, żeby kamperować, a teraz ciężko by pewnie było, trzeba by się do tych stanów dostać i w pandemii to pewnie utrudnione, ale jak się to wszystko skończy, to polecamy zdecydowanie kamperowanie, bo to jest najprzyjemniejszy i najfajniejszy sposób podróży po Stanach. No więc płynnie dość przechodzimy do mojego pytania numer 2, jakim jest to, jak już ten czas się skończy covidowy, jak już będzie można swobodniej podróżować po świecie. Wspomniałaś firmę Great Alaskan Holidays, chyba tak to się nazywało. Tak. No to kiedy ktoś sobie wymyśli,
mam marzenie jechać do Stanów, czy to na Florydę, czy to na Alaskę, czy to na przykład z jednego wybrzeża na drugi. Jak zacząć szukać? No bo to chyba nie jest tak, że pstrykasz palcami i wymyślasz, chcę kampera, tylko no jakiej długości, jakiej wielkości, ile osób, jakie spalanie, nie wiem, na co trzeba zwrócić uwagę wybierając kampera, chcąc jechać do Stanów. No przede wszystkim na początku musimy, i to pewnie wiemy, w ile osób pojedziemy na tą wycieczkę, bo to jest podstawowa informacja. Najmniejsze kampery, jakie my widzieliśmy i jakie mogliśmy wypożyczyć, to są kampery około 7-metrowe, 25, tak zwane 25-stopowiec, czyli w długości 25 stóp, bo w Stanach Zjednoczonych właśnie w taki sposób się to mierzy, są 25 stóp, 28, 31 i większe. Mniejszych nie widzieliśmy, być może są, nie widzieliśmy takich, które można wypożyczyć, które by były mniejsze, ale widzieliśmy też kampery gigantyczne, kampery wielkości bardzo dużych autobusów i z takiego kampera potrafi wysiąść na przykład trójka osób tylko. I takie kampery najczęściej, co ciekawe, ciągną na takim sztywnym połączeniu niedużego SUV-a. Jak pierwszy raz to widzieliśmy na kalifornijskich drogach, się zastanawialiśmy, jak to jest, że duży autobus ciągnie takiego małego SUV-a, czyżby on się zepsuł, a później się dowiedzieliśmy, zorientowaliśmy się, że to był kamper, ten autobus to jest kamper. Ten SUV służy do tego, że tym kamperem oczywiście się nie da wszędzie wjechać. Stawia się go na dużym kempingu, na przykład na 4 czy na 5 dni, odpina się ten mały samochód i tym samochodem jeździ się po okolicy, zwiedza się parki narodowe, czy cokolwiek się zamarzy, czy chociażby można wjechać do miasta, bo tym autobusem już to by było trudne. Więc najmniejsze kampery 25 stóp. W Stanach Zjednoczonych są jeszcze bardzo popularne takie rozwiązania, których w Europie nie widzieliśmy, być może są, ale nie widzieliśmy, czyli takie tak zwane slajdy. To są elementy kampera, które na kempingu wyjeżdżają, powiększają objętość. Czyli na przykład część kampera nam wyjedzie w bok na 1,5 metra i mamy powiększoną powierzchnię wewnętrzną. Oczywiście trzeba wiedzieć o tym, pamiętać. Po pierwsze, żeby uważać, czy jakiegoś drzewa z boku nie ma w tym momencie, kiedy otwieramy. No i przed ruszeniem, żeby to zamknąć, żeby nie jechać z takim 1,5-metrowym nawisem po autostradzie. I w takim kamperze 25-stopowym spokojnie 4-osobowa rodzina, czasem nawet 5-osobowa, być może to już trochę mniejszy komfort, ale 4-5-osobowa rodzina jest w stanie podróżować. My mieliśmy właśnie takiego najmniejszego 25-stopowego kampera na Alasce i takiego samego chcieliśmy na Florydzie, ponieważ jesteśmy we trójkę, nic nam większego nie jest potrzebne. No nieszczęśliwie okazało się, że takiego małego nie mieli i w tej samej cenie dali nam kampera o metr dłuższego. To już jest naprawdę kawał samochodu. W środku jest oczywiście komfortowy, bo jest gigantyczny. Ten metr robi olbrzymią różnicę, ale już trudniej takim pojazdem się, nawet w Stanach Zjednoczonych, trudniej się nim jeździ, więc my polecamy. W internecie tych firm jest bardzo dużo. Są takie sieciówki, które są nawet w... Takie huby jakby. Tak, i są nawet, można je znaleźć też w innych państwach, te same firmy. I polecamy jednak, jeżeli ta rodzina jest 4, maksymalnie 5-osobowe, wziąć taki najmniejszy samochód, szczególnie na początek, bo zdecydowanie prościej się takim samochodem jeździ. A jeżeli ktoś ma większą rodzinę albo bierze jakąś większą ekipę, no to odpowiednio ten kamper musi być, ten kamper musi być większy, no ale musimy się z tym liczyć wtedy, że już ta jazda nie będzie tak bardzo zbliżona do jazdy samochodem osobowym, a raczej to już będzie jazda tak jakby takim samochodem ciężarowym. Już nawet nie dostawczym, ale naprawdę... A jak z prawem jazdy? Czy nasze europejskie prawo jazdy B wystarcza, żeby takie... Tak. Tak. Na te większe kampery nie znam tych przepisów w Stanach Zjednoczonych. My mieliśmy prawo jazdy kategorii B i do 28 stóp takie kampery nam na to prawo jazdy pozwolono wypożyczyć. Bo to chyba tak liczy się waga tego samochodu, a nie do 3,5 tony, a nie jakby długość, rozmiar, czyli tak jak u nas do 3,5 tony kategoria B i ty miałeś jeszcze chyba dodatkowo międzynarodowe prawo jazdy z sobą. Miałem prawo jazdy na wszelki wypadek. To międzynarodowe prawo jazdy sprawdzano nam tylko w Japonii. W Stanach Zjednoczonych wystarczyło europejskie. Mimo, że tam nie ma ani słowa po angielsku, to prawo jazdy europejskie wystarczyło. Oni widocznie są obeznani z tego typu prawo jazdy i to nie jest w wypożyczalniach żaden problem, więc pokazuje się paszport, pokazuje się prawo jazdy jednej lub dwóch osób w zależności od tego, ilu jest kierowców. I w większości, ponieważ firm wypożyczających ich jest sporo, tych kamperów, które są wypożyczane jest sporo, to na tyle powszednieje, że nie ma jakichś wielkich ceregieli z wypożyczeniem albo z zadaniem kampera. Dokładnie wygląda to tak samo jak z samochodem osobowym,
Z wyjątkiem tego, że kiedy pierwszy raz wypożyczaliśmy na Alasce, puszczono nam taki film 25-minutowy, który nam opowiedział o różnicach, jakie są pomiędzy jazdą samochodem osobowym a kamperem. Między innymi o samej jeździe, jak i o tym, jak używać na przykład toalety, jak używać prysznica, jak używać ogrzewania i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy, z którymi nie bylibyśmy obeznani, nie wiedzielibyśmy, jak coś się włącza, jak się wyłącza, kiedy tego używać i w jaki sposób. O tym właśnie, o tych takich niuansach technicznych typu prysznic, toaleta, spanie chciałbym porozmawiać za chwilę, kiedy przejdziemy do takiej trzeciej części naszej rozmowy. Ale tutaj wspomniałeś Japonię, chyba że chcecie coś jeszcze dodać o Stanach. O Stanach moglibyśmy jeszcze kilka godzin rozmawiać, więc może na razie... Może tak, przejdźmy do Japonii. Ponieważ z tego, co w waszej książce Czy leci z nami królik widziałem, ten kamper, i co od tego, co czytałem, kamper jest zupełnie innym doświadczeniem. W Stanach ogromny, wielki, praktycznie no limit. Albo sky is the limit, tak. A w Japonii raczej takie drzewko bonsai zminiaturyzowane, które tak naprawdę, gdybyśmy postawili na tym parkingu, gdzie tu teraz stoimy w Mechelinkach, to byłoby trochę samochodów od niego już większych. Tak. Więc jak, czym się różni podróżowanie kamperem po Ameryce i po Japonii? No, jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że Japonia jest niewiele większa od Polski powierzchniowo, natomiast mieszka w niej 120 milionów ludzi, no to już od razu sobie zdajemy sprawę. No to jak? No w końcu Polska nie jest jakimś bardzo mało zaludnionym państwem, a w Japonii mamy 3-4-krotnie więcej ludzi i to oznacza, że każde miejsce w Japonii, szczególnie w rejonach dużych miast, jest bardzo intensywnie wykorzystywane. I to w górę, i to w dół, czyli podziemne parkingi, wieżowce, ale też jest bardzo mało miejsca. I w Japonii są takie zasady, że samochody dzielą się na dwie kategorie. Samochody do 5 metrów długości to są samochody, którym wolno wjeżdżać do centrów miast i wolno im parkować na standardowych parkingach. Samochody powyżej 5 metrów nie mogą wjeżdżać do miast i muszą na specjalnych, dedykowanych parkingach dla autokarów, dla ciężarówek, dla tych samochodów ponadwymiarowych parkować. Byliśmy w Japonii miesiąc, widzieliśmy jednego kampera, który był niestandardowy, dłuższy niż 5 metrów. Wszystkie pozostałe miały co najwyżej 5 metrów. No i jeżeli sobie zdamy sprawę, że samochód osobowy w Polsce, no taki kombi powiedzmy, troszkę większy niż maluch, potrafi mieć 4-4,5 metra długości, to jeżeli zdamy sobie sprawę, że mamy kampera, który ma 5 metrów długości, czyli jest nieznacznie dłuższy od takiego, powiedzmy, no, standardowego samochodu osobowego i w nim się zmieści oczywiście szoferka, oczywiście silnik, oczywiście łóżka dla 4 osób, stół, kuchnia, toaleta, miejsce na bagaże, na ciuchy, no to powstaje pytanie, no to jak? Gdzie to się wszystko zmieści? No proszę sobie wyobrazić, że w takim większym kombiaku to wszystko się mieści i tam można normalnie żyć. Ale rzeczywiście te kampery są w taki sposób przygotowane, że się da. Natomiast zdecydowanie w Japonii kamperowanie jest dużo mniej popularne niż w Stanach Zjednoczonych i jest trudniej. Jest trudniej dlatego, że drogi amerykańskie są przystosowane do kamperów, drogi japońskie są przystosowane do mikro, malutkich samochodzików. Taki kamper 5-metrowy, który jest małym samochodem, ciężko się takim samochodem jeździ, już pomijając fakt, że się jeździ lewą stroną, ale ciężko się jeździ, na przykład kiedy się wjeżdża do Kioto, do starej stolicy poprzedniej przed Tokio, no to są takie ulice, na których trzeba co 50 metrów się zatrzymywać, ponieważ lampy są postawione w świetle drogi, ponieważ ta droga jest tak wąska, dwa samochody muszą przejechać, czyli minąć się muszą, ten z naprzeciwka i ten, który jedzie w tę stronę, w którą my. Ale budynki są tak blisko, że nie ma tam ani kawałka chodnika i lampy, które wstawiono już później, kiedy te budynki już stały, pewnie gdzieś tam pod koniec XIX wieku, one stoją w świetle drogi. I o ile te małe samochody jeszcze mogą się minąć, to o ile kamper, który jest nieco szerszy, to już się nie mieści i trzeba stanąć, przepuścić samochód z przodu, ominąć tę lampę i tak co 50 metrów. Więc taką ulicę, która ma na przykład 400-500 metrów, można jechać kilka minut. Więc jeżdżenie kamperem jest dużo trudniejsze w Japonii i to była nasza zmora, bo nie spodziewaliśmy się, że 50 kilometrów można jechać 2 godziny. Wow. No, ale z drugiej strony było to też jakieś tam doświadczenie. Myślę sobie, że też względy ekonomiczne zaważyły na tym, że wzięliśmy kampera w Japonii, bo wiedzieliśmy, że musimy mieć 4 kółka, żeby się przemieszczać, bo mieliśmy ambitny plan, żeby zobaczyć, właściwie przejechać prawie wszystkie wyspy, nawet łącznie z Okinawą, na którą polecieliśmy, a jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak drogie są noclegi, hotele, czy to kapsułowe, czy normalne w Japonii. Kamper
wydawał się i myślę sobie, że był takim najbardziej rozsądnym, jeżeli chodzi o cenę, o koszty, o ekonomię, o finanse, rozwiązanie, bo mieliśmy i te cztery kółka i właśnie ten hotel, ten dom, to spanie plus jeszcze kuchnię, więc też dzięki temu mogliśmy ominąć i tak robiliśmy restaurację i trochę gotować w samochodzie, w kamperze i też zaoszczędzić. Także ta wyprawa, dzięki temu, że był kamper, kosztowała nas mniej niż mogłaby nas kosztować, gdybyśmy wynajęli normalnie samochód i spali każdą noc inną w innym motelu, hotelu. Szczególnie, że Japończycy mają takie zjawisko, które się nazywa michinoeki. Po japońsku to są stanowiska serwisowe przy, czy można powiedzieć wprost, parkingi przy stacjach benzynowych, przy głównych autostradach i czasem też przy bocznych drogach, które są całkowicie darmowe i przy których są toalety, oczywiście czasem zdarzają się prysznice, są sklepiki, wszystko jest mega czyste, jak to w Japonii, przygotowane dla turystów i jeżeli mamy wodę, mamy jedzenie, to możemy się nawet w takim miejscu zatrzymać, możemy spędzić spokojnie noc, mamy podstawową infrastrukturę, resztę mamy u siebie w kamperze. Specjalne aplikacje są, które pozwalają wyszukiwanie tych miejsc do noclegu i te miejsca są w odległości od siebie 20-30 kilometrów, więc jeżeli jedziemy kamperem i to jest też zaleta kampera, szczególnie w Stanach, w Japonii to też się nam sprawdziło, to my sami podejmujemy decyzję, w którym momencie się zatrzymujemy. Czy chcemy jeszcze godzinę jechać, czy już jesteśmy zmęczeni, chcielibyśmy się już przespać, co nie działa, jeżeli jedziemy zwykłym samochodem, bo najczęściej mamy zarezerwowany nocleg w hotelu, więc musimy tam dojechać. Prawda? Bo z jednej strony albo jeżeli nie dojedziemy, to stracimy ten nocleg, a z drugiej strony musimy znaleźć jakąś alternatywę bliżej. A kamperem właśnie w takich miejscach, jeżeli jesteśmy przygotowani do tego, że wiemy, mamy mapę kempingów, mamy mapę właśnie tych michinoeki w Japonii, to wiemy, że następnie jest 20 kilometrów dalej. Stajemy czy jedziemy dalej? No jeszcze podjedźmy, zobaczymy ten drugi. Podjechaliśmy, stajemy, tak, stajemy i już jakby jesteśmy gotowi do tego, żeby przenocować. Powiedziałeś, że w Japonii o wiele mniej kamperów się poruszało. Teraz tak ciekawy jestem, czy te, które spotkaliście, to byli raczej Japończycy, bo w Stanach, tak jak rozumiem, mnóstwo Amerykanów podróżuje, czy to raczej turyści po Japonii podróżują kamperami? Wydaje mi się, że to było tak pół na pół. W Japonii to dosyć łatwo można odróżnić. W Stanach Zjednoczonych trudniej odróżnić, czy to jest Amerykanin, czy to jest turysta. W Japonii to jest dużo prostsze z oczywistych względów, więc myślimy, że to było mniej więcej pół na pół, bo spotkaliśmy Japończyków, którzy o dziwo dosyć słabo mówią po angielsku, ale niektórzy się przełamywali, podchodzili do nas i pokazywali na przykład na takim parkingu, to jest nasz, a to jest wasz kemping, przywitali, kamper, przepraszam, przywitali się, powiedzieli, gdzie jadą, skąd jesteśmy i tak dalej, więc myślę, że to tak mniej więcej połowa to byli turyści o, powiedzmy, europejskich rysach twarzy, a mniej więcej połowę to byli lokalni turyści. Ale stosunkowo jest ich niedużo i jakby ciągle jest to, no nie wiem, ciągle jakby chyba nie ma takiej kultury jak w Stanach po prostu podróżowania po Japonii kampera. Tak, Japończycy mają bardzo dużo kempingów, na których prawie nie ma infrastruktury, co najwyżej toalety i oni podróżują z namiotami i nocują albo w namiotach, albo wręcz w osobowych samochodach. Bardzo często spotkaliśmy na takich kempingach, gdzie myśmy się zatrzymywali kamperem, widzieliśmy osoby, które wychodziły rano z takiej zwykłej osobówki, rozciągały się, ponieważ za bardzo wygodnie nie było, no i szli umyć się do umywalek zwiedzać, tak i dalej zwiedzać, czy dalej jechać, więc... Także spanie w samochodzie tam w sumie jest... Jest popularne. Jest popularne, tylko właśnie w takim zwykłym samochodzie, a nie tak jak my w kamperze, tylko w takiej zwykłej osobówce, bo generalnie my byliśmy w Japonii, tak się tak złożyło, że byliśmy miesiąc czasu, ale pierwsze półtora tygodnia, to był złoty tydzień połączony z koronowaniem nowego cesarza, więc Japończycy mieli po prostu wolne i ten ruch turystyczny Japończyków, lokalesów był ogromny. Oni się po prostu przemieszczali, zwiedzali, jeździli po tym swoim kraju, korzystali z tego, że mają wolne. Tych turystów było jeszcze więcej niż normalnie by było, bo byliby zagraniczni, a ci lokalesi by byli w pracy. A tak się akurat złożyło, że właśnie w tym czasie, gdy my byliśmy, no to był ten złoty tydzień, czyli największe japońskie święto, Dzień Dziecka z Dniem Ojca połączone i tam jeszcze coś po drodze, a do tego jeszcze mieli dni wolne z okazji właśnie koronacji nowego cesarza. Wspomniałeś tutaj kwestię bariery językowej. I tak jak wcześniej miałem pytanie o to, jak wygląda sposób załatwienia kampera w USA, który
no, z perspektywy językowej wydaje się dość łatwy, jeśli ktoś oczywiście umie po angielsku, a coraz więcej ludzi nie ma z tym problemu w naszym kraju. W Japonii, jak widać, ma. Jak to wygląda? No bo po pierwsze wejdziesz na stronę internetową japońską i widzisz szlaczki, krzaczki. Umowa też może być w takim języku, który nie do końca jest dla nas zrozumiały, jak to tam wygląda, bo wydaje mi się, że może być to dużo trudniejsze. Język japoński to nam spędzał trochę sens powiek, jak będziemy... Już nawet nie chodziło o kampera, bo kampera nam się udało załatwić przez internet. Ten język, który widzieliśmy w mailach, był w porządku. Znaczy dało się na wszystko zrozumieć i nie mieliśmy problemu z załatwieniem kampera. Oni pisali po angielsku? Oni pisali po angielsku. Z błędami i tak dalej. Ale to nie było problemu. Czasem niektóre rzeczy nas dziwiły, ale musieliśmy się do tego co stosować. Na przykład taka informacja, że żeby wynająć kampera w Japonii, musimy mieć międzynarodowe prawo jazdy, które zostało wydane nie wcześniej niż pół roku. Czyli ono jest co najwyżej ma pół roku. Mimo, że międzynarodowe prawo jazdy jest ważne 3 lata, to my musieliśmy mieć takie, które było wydane nie wcześniej niż pół roku temu. Świeżutkie, jednym słowem. No i ja im odpisałem, że w Polsce jest na 3 lata ważne, moje ma 2 lata, jest jeszcze rok ważne. Dostaliśmy taką zdecydowaną informację, że nie dostaniemy tego kampera, więc pierwszym problemem było przekonanie pani w Urzędzie Miasta w Gdyni, dlaczego ja chcę wymienić prawo jazdy międzynarodowe, które jest jeszcze przez rok ważne. No i w końcu powiedziałem, no tak mamy, wytłumaczyłem o co chodzi i bardzo proszę, jeżeli jest to jedyne rozwiązanie, to ja zniszczę to prawo jazdy i powiem, że zniszczyłem, potrzebuję nowego, zapłacę za nie, ale nie mam wyjścia, no bo pojadę tam i nie dostaniemy samochodu, więc nie mamy wyjścia. Więc są dosyć ciekawe rozwiązania, ale na szczęście w Japonii funkcjonuje bardzo dobry system dostępu do internetu, który polecamy. Bardzo łatwo to znaleźć w internecie, szczególnie jakby przygotowane pod turystów. Rezerwuje się taki router, który łączy się z siecią GSM i udostępnia internet. Praktycznie bez ograniczeń. On jest tak dużo tego internetu jest, że myśmy nie byli w stanie przez miesiąc go użyć. I odebraliśmy go, po prostu ta paczka czekała na nas na poczcie, na lotnisku w Tokio. Odebraliśmy, uruchomiliśmy, mieliśmy internet i dzięki internetowi nam się udało bardzo wiele rzeczy zrobić, bo ta bariera językowa jest. Jeszcze szczególnie, że Japończycy mają 2 alfabety, z których żaden nie jest oczywiście podobny do alfabetu łacińskiego. I czy to w sklepach, czy to w muzeach, czy to na przykład na jakichś kempingach. No powtórzę się, Japończycy oprócz tych najbardziej turystycznych miejsc w Kyoto czy w Tokio dosyć przeciętnie mówią po angielsku. Nie wiemy, czy oni się bardziej wstydzą nie być idealnymi w tym języku, czy rzeczywiście tak jest, ale bardzo często nam pomagały ręce i gesty i udawało się powiedzieć na przykład, że chcemy coś z wieprzowiną, czy chcemy kurczaczka i machaliśmy nogami, rękoma, jak skrzydłami. Aczkolwiek musimy powiedzieć, że ja przed wyjazdem do Japonii pobierałam lekcje japońskiego i przez 3 miesiące uczyłam się japońskiego, uczyłam się głównych podstawowych rzeczy, które je nasze dziecko, żeby móc dogadać się z panią w restauracji albo właśnie w sklepie, że ja bym chciała to, a niekoniecznie coś innego, bo to jedzenie gabryśki nam spędzało głównie sens powiek, bo my wiedzieliśmy, że możemy jeść sushi na obiad, śniadanie i na kolację, bo jakby jesteśmy totalnymi fanami sushi. Natomiast z gabryśką już widzieliśmy, że może być różnie, więc ja się uczyłam japońskiego właśnie w tym celu. Drugi cel, który nakazał mi Arek, żeby się uczyć, to są mandaty i rozmowa z policjantem, więc byłam bardzo sfokusowana. Poszłam do nauczycielki na lekcję. Na pierwszej lekcji wyłuszczyłam, czego się chcę nauczyć. Właśnie, że chcę nauczyć się tych i tych konkretnych potraw, tych i tych konkretnych owoców i warzyw, jakbym miała ich nie rozpoznać na straganie. A do tego jeszcze chcę się nauczyć, jak wyłgać się od mandatu. Jak rozmawiać z japońskim policjantem. I rzeczywiście moja lektorka, którą pozdrawiam z Sopotu, mnie tego nauczyła do tego stopnia, że jak już ten mandat przyszedł i ten kontakt z policjantem przyszedł, to skończył się on hiper, super pozytywnie. Ja w mojej łamanej japońszczyźnie, on w swoim łamanej angielszczyźnie. Dogadaliśmy się, mandatu nie dostaliśmy i wszystko skończyło się happy endem. Ale jeszcze muszę powiedzieć jedną fajną, bo pytałeś też o to, jak to wygląda właściwie z tym wypożyczaniem, z tym kontaktem. No my mieliśmy kampera, który mieliśmy pierwszą, chyba jedyną do tej pory taką przygodę, że nam spłonął podczas jazdy na autostradzie. Zapalił się. No, spłonął może za dużo, ale tak. Tak, zapalił się, tak. No nie spłonął doszczętnie, ale się zapalił rzeczywiście.
I dostaliśmy kontakt do tej firmy, z której wypożyczaliśmy tego kampera, zadzwoniliśmy, oczywiście wszystko wytłumaczyliśmy, co i jak. W ciągu godziny mieliśmy taksówkę, załatwiony hotel, następnego dnia przyjechał sam szef tej firmy z nowym kamperem, dosłownie miesiąc temu jakby ściągniętym, zdjętym z produkcji, więc zupełnie nowiuśki, zero przejechanych kilometrów. No i ten pan, starszy taki pan, stateczny Japończyk, nie mówił ani słowa po angielsku, więc miał ze sobą takie małe urządzenie, które wyglądało jak... No jak co? No jak taka większa, mała komórka. No, taka mała komórka, albo większa zapalniczka. Albo większa zapalniczka. Metalowe. I on mówił do tego po japońsku i to wypluwało z siebie słowa po polsku, żeby całkiem nam... Całkiem nieźle, tak, po polsku. Wow. Żeby nam właśnie powiedzieć, żebyśmy się nie przejmowali, że to nie nasza wina, że nic nas to nie będzie kosztowało. Że on przepraszam, bierze że nam na zepsuł siebie, wakacje. Że on zepsuł wakacje, że on bierze na siebie oczywiście tego kampera, który spłonął, czyli tam zapalił się, tą taksówkę, ten hotel pięciogwiazdkowy w tym najbliższym, bo innego nie było w tej najbliższej miejscowości pod Hiroshimą. Że on to wszystko bierze na siebie, więc on jakby to wszystko mówił po japońsku do tego urządzenia. Urządzenie wypluwało po polsku i my mieliśmy bo mówiliśmy po polsku. Gabi tam w ogóle testowała różne funkcje, mówiła po polsku do pana różne rzeczy i to wypluwało po japońsku i pan się zaśmiewał, bo Gabi właśnie mu tam opowiadała, jak to było i w ogóle. I wszystko mu mówiła tak normalnie, jak my mówimy teraz w takim tempie i w takim jakby tonie, jak normalnie mamy. I to po prostu jakoś tak przemieliwało tą naszą mowę, że wypluwało po japońsku i pan wszystko rozumiał, dogadaliśmy się. Super. Wydaje nam się, że to lepsze urządzenie było niż translator Google. Tak, jakiekolwiek inne rzeczy, bo po prostu było takie fajne, przenośne. Pan wiedział, że ma do czynienia z Polakami, wiedział, że po angielsku nie mówi i po prostu przyjechał do nas z takim sprzętem. Przygotowany, tak. Ale trzeba powiedzieć tak, że ta obsługa w Japonii była niesamowita, ponieważ zepsuł się nam ten kamper około 800 kilometrów od ich siedziby. To była godzina mniej więcej 15, potwierdzenie wszystkiego pewnie około 17 i było wiadomo, że rzeczywiście nie da się go uruchomić, bo tam turbina, bo to był diesel, turbina się zepsuła, straciła szczelność, zaczęło dymić, czy tam para szła. I o 8 rano następnego dnia pod hotelem stał nowy kamper. 800 kilometrów z prezesem na pokładzie, tak. Przepraszał nas, że nam zepsuł pół dnia wakacji. Od 15 poprzedniego dnia do 8 rano. Naprawdę zszokowani, ale jednak widać, jak oni traktują, z jaką powagą traktują tę swoją pracę, tę usługę, którą świadczą. I tego klienta, z jaką estymą. Tak, naprawdę to było niesamowite. I w ogóle cała Japonia to jest... Największy kraj kontrastów, największych kontrastów, jakich byliśmy w wielu miejscach, ale nigdzie takich kontrastów nie było. Ale w całej Japonii, nawet tam, gdzie zupełnie się nie mogliśmy dogadać, ta przyjazność, ta próba pomocy nam we wszystkim, nawet wtedy, kiedy nie prosiliśmy o pomoc, za wszelką cenę była taka aż tak ujmująca, że jakby z tego punktu widzenia... Że aż nas zawstydzała jako Europejczyków, Arkę jako faceta, jak na przykład kobieta lat, nie wiem, tak na oko 60+. I dwie głowy niższe ode mnie. Dwie głowy niższa podbiega, żeby wziąć od niego baniak, bo mieliśmy taki baniak przenośny, teraz mamy kampera, który normalnie wlewamy wodę do środka i ten kamper ma tam, ten baniak ma 120 litrów na wodę. Ten był taki przenośny 20-litrowy, trzeba było go po prostu uzupełnić czystą wodą na stacjach benzynowych, w różnych restauracjach, w różnych miejscach. I Arek wychodzi z tym baniakiem, a podbiega do niego kobieta 60+, która od niego wyrywa mu wręcz ten baniak z ręki, biegnie do restauracji, napełnia go sama i przynosi nam pod kamper i jeszcze się kłania i dziękuje, że zaparkowaliśmy u niej, że u niej kupiliśmy coś tam w sklepiku i że jeszcze ona miała tą przyjemność, żeby nalać nam wodę do tego kampera. To jest po prostu nie do opisania. Japonia. To jest nie do opisania. Szczególnie wydaje się, że im dalej od tych najbardziej turystycznych miejsc, które być może trochę Japończyków też już męczą, bo tam są tłumy, już samych mieszkańców jest bardzo wiele. Taka Shibuya w Japonii to jest po prostu jedno z najbardziej zatłoczonych miejsc na świecie. I jeszcze jeżeli dodamy do tego turystów, to naprawdę jest tam, myślę, że ciężko im żyć. Ale właśnie szczególnie gdzieś na prowincji, tam gdzie byliśmy, na tych południowych wyspach, tam gdzie turystów prawie się nie widzi, bardzo jest ich niewiele. Ta pomoc dla turysty jest jeszcze większa, jeszcze bardziej widoczna. Zaskoczyło nas to, urzekło nas to. Także naprawdę z tego punktu widzenia Japonia na pewno wrócimy. Na pewno została nam Hokkaido i na pewno wrócimy. I na pewno wrócimy kamperem, a być może nawet naszego zapakujemy w kontener i wyślemy do Japonii. Tylko polecimy za nim, jak już będzie można latać. No właśnie, wasz kamper, czyli kamper Madagaskar. Byliśmy w Ameryce, byliśmy w dalekiej Japonii.
A teraz jesteśmy tutaj na miejscu, w Polsce. Macie swój własny kamper. Jak to w ogóle się stało, że ta miłość rzeczywiście jest tak wielka, że nie możecie się już obyć bez tego, żeby gdzieś wyskoczyć na weekend z domem na kółkach? Tak, to tak wciąga jak narkotyk. My nie jesteśmy od niczego uzależnieni, w sensie ani nie palimy, ani nie mamy żadnych innych używek, ale kamperowanie rzeczywiście nas pochłonęło bez reszty i wciąga bardzo do tego stopnia, że jak wybuchła pandemia, to stwierdziliśmy, że chyba musimy poszukać własnego kampera. Zaczęliśmy przeglądać ogłoszenia, widzieliśmy tylko dwa i ten, w którym siedzimy teraz, kamper Madagaskar, bo jest oklejony cały właśnie ze zwierzęta z Madagaskaru. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Jak tylko go zobaczyliśmy, to stwierdziliśmy, że albo kupujemy ten, albo nie kupujemy w ogóle. Jakby leczymy się z kamperowania i odpuszczamy ten pomysł, albo kupujemy tego kampera. No i Gabi nam w tym jeszcze bardziej pomogła, bo jak zobaczyła go, to sobie możliwe wyobrazić. Czterolatka, która widzi 7-metrowe auto klejone całe w zwierzęta z Madagaskaru. Jej reakcja mówiła wszystko. Stwierdziliśmy, że jakby podejmujemy to wyzwanie, tę rękawicę i kupujemy. Mieliśmy trochę oszczędności, trochę wzięliśmy w leasing i stwierdziliśmy, że kupujemy dom na kółkach, nasz własny. No i od paru miesięcy jesteśmy rzeczywiście szczęśliwymi posiadaczami kampera, który stoi w Gdyni na parkingu. Jak nie jeździmy nim, a jeździmy nim intensywnie. W zasadzie co drugi, co trzeci weekend staramy się gdzieś wyruszać, nawet w niedaleko, czy na Hel, czy na Mierzeje, czy na Kaszuby. No i byliśmy też w nim w takim dużym turze, dużej wycieczce, wyprawie po Europie. W tym momencie, kiedy trochę przycichł wirus i jeszcze od nowa nie wybuchł, w tym okresie właśnie wakacyjnym w lipcu byliśmy nim we Włoszech, w północnych Włoszech, Dolomity, Liguria, trochę Śródziemnego, trochę Adriatyku. No takie 3,5 tygodnia w trasie po Włoszech. A jak, bo wspomniałaś Gabi, że zwariowała, jak zaszła kamper, ma już dużo doświadczenia, jak na 6-letnie dziecko, jeżdżenie kamperami, więc jak ona to znosi? Czy to jest wygodniejsze niż samochód? No bo z mojej perspektywy wydaje mi się, że tak, bo jest więcej przestrzeni. Ale czy z kolei to zamknięcie cały czas, że nie wychodzi do hotelu, do innych takich miejsc, nie powoduje, że jest przytłoczona tą przestrzenią? W hotelach była jedna fajna rzecz dla Gabi. Jak otwieraliśmy kolejny pokój w kolejnym hotelu, bo na przykład jak jechaliśmy przez Kanadę, to praktycznie co noc to był inny hotel. Mhm. Zdarzyło się nam ze 2 czy 3 razy w tym samym nocować więcej niż jedną noc. To było tylko zastanowienie się, jak wygląda łóżko, żeby na nie wskoczyć i skakać przez najbliższe 15 minut. To był rytuał, co wieczorny. Miała 2,5 roku. Wtedy miała 2,5 roku, tak, i to tak wyglądało. Natomiast kamperem jest zdecydowanie prościej, szczególnie jeżeli mamy dużo kilometrów do przejechania. Dlatego, że oprócz tego, że oczywiście trzeba w kamperze także siedzieć, jak w każdym samochodzie podczas jazdy, być przypiętym pasem czy wręcz w foteliku, to mamy przed sobą stół, na którym można robić tysiące różnych rzeczy. Duży stół, na którym można rozkładać puzzle, można rysować, można jeść, można układać klocki, można się bawić tak naprawdę... Ciastolinę, wszystko. My tu do czasu oczywiście, aż tata będzie musiał przyhamować trochę ostrzej, bo wtedy część z tych rzeczy spada i jest krzyk, tato jeździ bardziej spokojnie. Albo leci na tatę. Albo leci na tatę. Zdarzyło się, że dziewczyny tak już się przyzwyczaiły do jeżdżenia na Alasce, bo na Alasce, jak jeździliśmy, potrafiliśmy na przykład 30 minut nikogo nie mijać. Nikt nas nie wyprzedzał, nikt nas nie mijał z drugiej strony. Przez 30 minut spokojnie jednym tempem mogliśmy jechać. Tak się do tego przyzwyczaiły, że jak raz mi się zdarzyło zahamować, to się okazało, że na stole stały 2 herbaty, tak jak to w domu, a nie podczas jazdy. No i jedna z tych herbat wylądowała na podłodze. No i jeszcze to ja dostałem ochrzan za to, że jeżdżę nie tak jak trzeba, no ale czasem się zahamować trzeba, bo jest dziura, czy jakieś zwierzę może wyjść, więc jazda kamperem, szczególnie z dzieckiem, pozwala na dużo większą elastyczność, jeżeli chodzi o zapełnianie tego nudnego czasu, który jest od punktu A do punktu B, a zdarzało nam się na przykład w Kanadzie, jeszcze zanim kamperem jeździliśmy, mieliśmy taką przejażdżkę 800 km w ciągu jednego dnia, więc no proszę sobie wyobrazić, że trzeba ten praktycznie cały dzień z kilkoma przerwami w środku czymś wypełnić, tak żeby się nie nudzić. No ja zawsze, jak jeździliśmy samochodem takim osobowym, czy to w Stanach, czy właśnie później w Kanadzie, to ja zawsze siedziałam z nią z tyłu, ona siedziała z tyłu w foteliku, ja obok niej i bawiłyśmy się, kolorowałyśmy,
robiłyśmy jakieś tam rudziki z ciastoliny, z plasteliny. No właściwie wszystko, co można robić z półtorarocznym dzieckiem, a potem z dwójpółletnim. Nie używając komórki, tak, i tabletu, bo to wiemy, że jesteś bardzo taki właśnie znany z tych stawiania granic komórkowych, więc my jakby komórkę i tablet używamy w ostateczności, jak już naprawdę wiemy, że jesteśmy zmęczeni wszyscy i że jest zmęczenie materiału i że może być więcej, może nie wojna to złe słowo, ale więcej szkody nam przyniesie to, że jak nie uruchomimy tej komórki, nie damy sobie wszyscy odpocząć, czy tego tabletu z jakąś tam bajką, niż właśnie walka, żeby tego nie zrobić. Ale generalnie staramy się, jak jedziemy cały dzień, to cały dzień ja się z nią siedzę, się z nią bawię, więc teraz jak jest starsza, ma prawie 6 lat, to i nauka pisania, i zadania matematyczne na dodawanie, zagadki, na odejmowanie, i zagadki, i angielski, i hiszpański, i puzzle, i ciastolina. W zasadzie spektrum już jest pełne. Spektrum zabaw jest pełne i tak naprawdę jej torba z zabawkami to jest w ogóle chyba największą torbą, jaką wnosimy na pokład kampera, bo chcemy, żeby miała po prostu wszystko to, co ma w domu i żeby się mogła tym kreatywnie, fajnie bawić. Czasami też rzeczywiście się nudzimy, patrzymy przez okno i nie robimy nic, ale jednak w większości na tym stole dzieją się najróżniejsze rzeczy, na tym stole, przy którym teraz siedzimy, dzieją się najróżniejsze rzeczy i to jest piękne w tym podróżowaniu kamperem, że jest to miejsce, że jest ten stół i że można się po prostu rozłożyć i malować, pisać, kleić z ciastoliny, wycinać, robić najróżniejsze rzeczy. Praktycznie jak przy biurku w domu. Praktycznie jak w domu przy biurku, przy stole w domu, w kuchennym stole czy tam jadalnianym stole. Praktycznie wszystkie te zabawy są naszym udziałem i to wszystko robimy. No i potem co? I potem właśnie Jarek hamuje, trochę nam rzeczy spada, znowu podnosimy i jedziemy dalej. I potem tak, i tak w zasadzie do kolejnych przerw, kiedy to gdzieś tam wychodzimy, coś zwiedzamy, coś robimy, idziemy na jakiś plac zabaw albo idziemy na plażę pokopać trochę piłkę, pokąpać się, pobawić. I potem znowu siadamy, znowu jedziemy jakiś tam o kawałek 200 km, 300, znowu uruchamiamy naszą wyobraźnię i nasze zabawy na stole, przy stole i tak do wieczora, a wieczorem po prostu rytuały, tak jak w domu, kąpiel, kolacja, jest prysznic, więc kąpiel można wziąć, jest ciepła woda, jest ogrzewanie, więc jak jest chłodno wieczorem, to włączamy ogrzewanie, mamy tutaj ciepełko, kąpiel, kolacja i usypianie, czytanie książek, usypianie na jednym z dwóch dużych łóżek, które tutaj mamy, no my ten wieczór spędzamy już razem, albo czytamy coś, albo coś oglądamy, albo po prostu odpalamy komputer i pracujemy, bo też nam się zdarza, jak to typowym takim nomadom, trochę w trasie pracować. No tak, bo to jest dom na kółkach, czyli robimy de facto to samo, co w domu. Czyli pracujemy, korzystamy z prysznica, robimy jedzenie, śpimy. I zanim właśnie te kwestie techniczne, chciałbym jeszcze chwilę powiedzieć, bo to mnie zawsze ciekawiło właśnie, jak to wygląda w kamperach. Dzisiaj trochę zobaczyłem, mogąc w sumie pierwszy raz w życiu zwiedzać kampera, to nurtujmy jedno. Gdzie można się kamperem zatrzymać? Oczywiście nie chodzi mi o to, że tak jak dzisiaj zatrzymaliśmy się na parkingu, tutaj nagrywamy rozmowę, wy potem jedziecie do siebie do domu, ja jadę do domu. No ale właśnie, wyjeżdżam sobie, chcę się przespać na przykład na Mierzei, którą widzę teraz przez okno. Mogę się zatrzymać gdzie chcę? W większości państw w Europie jest zasada możliwości zatrzymania się w bezpiecznym i przeznaczonym do tego miejscu i spędzenia nocy z takiego punktu widzenia, że kierowca po prostu może być zmęczony. Czyli jeżeli kierowca nie chce jechać dalej, to ma prawo, musi mieć prawo, żeby na parkingu się zatrzymać i przespać na przykład, tak? Żadne prawo nie może go zmusić do tego, bo to by było nierozsądne, żeby on musiał dalej jechać i znaleźć miejsce, w którym ma prawo przenocować. Bo może zasnąć, spowodować wypadek. Więc w większości państw europejskich takie prawo jest. Jest wiele państw w Europie, które oficjalnie nie wolno się rozbijać kamperem, rozbijać w sensie kempingować przy pomocy kampera. A czym się różni zatrzymanie od kempingowania? No na przykład nie rozłożymy rolety, nie wyciągniemy sobie fotelików, bo to już jest coś innego. Co innego stanąć kamperem, zamknąć się i przespać. I na to jest zgoda w każdym bezpiecznym miejscu, na każdym parkingu publicznym. No, na prywatnym to oczywiście najczęściej trzeba zapłacić. Natomiast w takich miejscach, gdzie się zatrzymamy, na przykład na leśnym jakimś parkingu, nie możemy wtedy rozłożyć rolet, fotelików, no bo to już jest coś innego niż tylko odpoczynek przed dalszą jazdą. W bardzo wielu państwach europejskich to wszystko jest tolerowane. Są państwa na Bałkanach, z wyjątkiem Chorwacji, gdzie w Chorwacji rozbicie się na dziko, tak zwane, wiąże się z bardzo wysokimi mandatami. I Chorwaci są z tego znani, że nie ma zmiłuj. Po prostu te mandaty są rano, ktoś zapuka i przyniesie mandacik, który jest naprawdę, to są setki euro.
równowartość setek euro, ale wszystkie, chyba wszystkie pozostałe, wszystkie pozostałe państwa bałkańskie, Grecja, Albania, Czarnogóra, Bułgaria, tam nie ma żadnego problemu, żeby się w bezpiecznym miejscu na dziko rozbić, nie ma żadnego problemu. Skandynawia, oficjalnie Skandynawowie żyją w tak zwanej symbiozie z naturą i tam znów, tylko to musi być bezpieczne miejsce, to znaczy nie zatrzymamy się na środku drogi, ale jeżeli zjedziemy z drogi, jest miejsce, gdzie można samochodem wjechać i się zatrzymać, żadnego problemu z tym nie ma, tam możemy przenocować całkowicie legalnie. W Norwegii możemy w każdym bezpiecznym miejscu się rozbić, na dziko przenocować. Czy to kamperem, czy namiotem, bo myśmy Norwegię zwiedzali tak. Wtedy jeszcze samochodem i namiotem i też rozbijaliśmy się na dziko namiotem. Są takie państwa, które bardzo ściśle przestrzegają zakazu noclegów gdziekolwiek na dziko. To na przykład kraje Beneluxu, czy Szwajcaria, prawdopodobnie i Austria. Ale są państwa takie, w których jeżeli to jest rozsądne zrobione, to znaczy w miarę bezpieczne miejsce, jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, nigdy nie zdarzył się. No, trzeba mieć pecha jakiegoś bardzo policjanta, bardzo ściśle przestrzegającego prawa, żeby próbował nam na przykład na jakiś mandat dać. Więc generalnie północ Europy i południe Europy, tam nie ma problemu z rozbiciem się na dziko. Oczywiście ja nie mówię w ogóle już o rozbijaniu się na specjalnych miejscach dla kamperów, czyli na takich kampingach albo takich, jak to w Stanach Zjednoczonych się nazywa, RV park. To i południe, i północ Europy jest do tego świetnie przygotowana. No, w tej środkowym pasie Niemcy, Szwajcaria, kraje Beneluxu czy Francja, to już raczej powinniśmy się rozbijać na kempingach dedykowanych dla kamperów. W Polsce oficjalnie na dziko nie można się rozbić, ale chyba się nie zdarzyło, żeby rozbicie się w takim rozsądnym miejscu, na jakimś leśnym parkingu powodowało jakiś mandat, żeby ktoś... Zresztą jest cała masa aplikacji, też jest cała masa grup na Facebooku, które nazywają się Karawaning Miejscówki na Dziko, gdzie są wręcz robione listy przez ludzi miejsc, których oni spali na dziko. Nic im się nie stało, nikt nie miał żadnych pretensji, nikt nie przyszedł, nie wlepił mandatu. I oni to po prostu dodają te kolejne miejscówki. W całej Polsce są już te pineckie tam powpinane i po prostu można się tam zapisać i z tego skorzystać. Też jest bardzo fajna aplikacja, z której my korzystamy. Park for Night, gdzie też mamy i kempingi, i parkingi, i publiczne, i prywatne, i płatne, i bezpłatne. Wszystkie, właściwie wszystkie miejsca, w których można stanąć kamperem i nie tylko kamperem, ale no, nas interesuje głównie kamper. W Polsce i właściwie w całej Europie. Teraz, kiedy byliśmy właśnie w tym roku we Włoszech, to tam są właśnie w tej aplikacji Park for Night, ona jest stworzona przez taką społeczność. Każdy, gdzie się zatrzymał, to oznacza, czy można i jak jest fajnie, co tam jest, to wyobraźcie sobie, proszę Państwo, że są tam miejsca, na przykład parkingi tuż przy winnicach w Toskanii, gdzie właściciel tej winnicy bez problemu pozwala przenocować kamperem na swoim prywatnym parkingu. I my takie miejsce znaleźliśmy, zaparkowaliśmy, poszliśmy, zapytaliśmy, czy rzeczywiście można. Powiedział, że żadnego problemu nie ma, tylko wiecie, u mnie nie ma żadnej infrastruktury. My nie potrzebujemy, mamy ze wszystko ze sobą. Chcielibyśmy tylko tutaj u Pana na tym prywatnym parkingu przenocować. Nie ma żadnego problemu. On pojechał, myśmy sami zostali wśród wielu hektarów winorośli i spędziliśmy jedną ze wspanialszych nocy. Poranek, wschód słońca, zresztą filmik ze wschodu słońca, jak nasz kamper stoi wśród tych winnic, to słońce wschodzi, jest na naszym Facebooku, przypięty na naszym profilu, także polecam, można zobaczyć naprawdę niesamowite wrażenie. Ten link pewnie zalinkujemy, film zalinkujemy w dodatkach do podcastu. Już się trochę rozgadaliśmy, więc tak szybko bym jeszcze przeszedł przez kwestie te techniczne. Jak wygląda właśnie kwestia toalety, kwestia prysznica, kwestia przygotowania posiłków w kamperze? Czy to się różni w zależności od klasy, czy jest powiedzmy jakiś standard, że zawsze musi być na przykład kibelek, w którym, no właśnie, co się robi z nieczystościami? Tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że już nawet nie będę mówił o Japonii, ale standard europejski różni się od standardu amerykańskiego. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że mamy czystą wodę, którą nalewamy i ta czysta woda służy nam do gotowania, czyli do pobierania tak jakby z kranu, do toalety, do spuszczania wody i do prysznica. Do tego nam ta czysta woda służy i ta woda rozdziela się na dwie wody brudne. Na wodę szarą, która pochodzi z prysznica i ze zlewu i na wodę tak zwaną czarną, czyli ta, która pochodzi z toalety. Mhm. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że na kempingach na większości, można powiedzieć, że na przynajmniej 60-70% kempingów, przy każdym miejscu, na którym się zatrzymamy, mamy dostęp do trzech mediów, tak zwany full hookup po amerykańsku. Prąd,
podłączamy się pod prąd i mamy wszystko, pełne zasilanie, nie musimy korzystać z baterii. Mamy tu dostęp do czystej wody właśnie i w Stanach Zjednoczonych najczęściej jest tak, że po prostu na stałe podkręcamy się pod kran, ta woda cały czas, jak ją zużywamy, to ona cały czas się napełnia. I do zlewania nieczystości. I te nieczystości, czyli ta szara i ta czarna woda od razu w odpowiednie miejsce, jest dziura w ziemi, spływa. Więc można powiedzieć, że jeżeli się podłączymy pod taki full hookup, to możemy tam przez kilka miesięcy żyć i mamy wszystko. Cały czas. Na bieżąco. Na okrągło. To jest standard amerykański. W Europie jest inaczej trochę. W Europie najczęściej mamy tylko jedno medium na stałe, czyli prąd. Wjeżdżamy na kemping, podłączamy się pod prąd. Na przykład w naszym kamperze prąd jest nam potrzebny do tego, żeby uruchomić, żeby we wszystkich gniazdkach był prąd. Chociażby, żebyśmy naładowali komórkę czy baterię do telefonu, uruchomili telewizor, uruchomili klimatyzację i kuchenkę mikrofalową, którą sobie sami jeszcze uruchomiliśmy. Kamper ma oczywiście też swoje baterie, swoje akumulatory. Ma dwa zestawy akumulatorów. Jeden, który służy do jazdy samochodem, tak jak w każdym innym samochodzie, i drugi, który służy do tej części mieszkalnej, że tak powiem, po to, żeby przypadkiem nie było takiej sytuacji, że rozładujemy w nocy ten akumulator i nie możemy ruszyć, więc one są oddzielne. Ten akumulator służy do tego, żeby mieć światło, żeby było ogrzewanie, bo tam jest potrzebna iskra, i żeby mieć lodówkę, bo też w kamperze najczęściej są lodówki. Więc mamy prąd w Europie. Jeżeli chcemy mieć wodę, to najczęściej, często się zdarza, że obok tych miejsc, gdzie parkujemy, jest kran z wodą, ale tę wodę po prostu musimy nalać do naszego zbiornika i z tego naszego zbiornika korzystać. Mhm. Czyli odpróżni się ten zbiornik, trzeba go znowu nalać. Inaczej jak w Stanach, bo w Stanach po prostu podłączamy się bezpośrednio do tej instalacji. No i trzecia rzecz to są właśnie nieczystości, czyli ta szara i czarna woda. W Europie nie zdarzyło, nie widzieliśmy żadnego miejsca, w którym moglibyśmy tę wodę od razu zrzucić w tym miejscu, w którym nocujemy. Więc są na kempingach specjalne, wydzielone miejsca, gdzie, do którego trzeba kamperem podjechać, i tą szarą wodę, która jest zrzucana spod samochodu wprost, po prostu spuścić. Natomiast toaleta w Europie jest w taki sposób skonstruowana, że są specjalne plastikowe kasety. Większe lub mniejsze, jest kilka standardów tych kaset i te kasety po prostu się wyciąga. Ona ma tam około 20 litrów, czyli wystarcza dla takiej 3-4 osobowej rodziny, wystarczy na 2 do 3 dni. I tą kasetę po prostu trzeba opróżnić, czy to w zwykłej toalecie można ją opróżnić, czy też najczęściej na kempingach są specjalne miejsca, gdzie takie chemiczne toalety, bo one się tak nazywają, dlatego że się dodaje do tej kasety takiego specjalnego płynu, jak w tojtojach można powiedzieć, które tam niwelują zapach i rozkładają te wszystkie nieczystości, te bakterie. Co jeszcze w kamperze mamy? Mamy oczywiście lodówkę, która może działać na prąd, jeżeli jesteśmy podłączeni, może działać na akumulator, jeżeli jedziemy na przykład samochodem w długą trasę i my chcemy tę lodówkę na tych akumulatorach, które się ładują cały czas, ale najczęściej, najbardziej efektywnie działa na gaz, co ciekawe, lodówka. Więc mamy lodówkę, mamy telewizor na prąd, mamy ogrzewanie, które też jest ogrzewaniem gazowym. W Stanach Zjednoczonych ogrzewanie najczęściej jest na paliwo, czyli z diesla to ogrzewanie jest, tam jest odpowiednia instalacja, która czerpie ze zbiornika paliwa ropę naftową i mamy w samochodzie ciepło po prostu wtedy, kiedy trzeba. Natomiast tutaj jest gaz, czyli mamy jeszcze butle z gazem, dwie u nas w kamperze są dwie takie 11-kilogramowe butle. Byliśmy 2,5 tygodnia we Włoszech, to zużyliśmy jedną butlę i kawałeczek troszeczkę z drugiej, czyli jedna taka butla dla trzyosobowej rodziny w zupełności wystarcza na 2 tygodnie, żeby mieć gaz do gotowania, bo oczywiście mamy kuchenkę, żeby mieć gaz do lodówki i do ogrzewania. No i jak ładujemy tę czystą wodę, mamy ten zbiornik, ile? 120 litrów. 120 litrów, wydaje się. To mamy czystej wody 120 litrów, mamy na tej baterii oświetlenie i tak jak Arek wspomniał, wszystkie te rzeczy, które możemy mieć bez podłączania się do prądu, czyli właściwie tylko nie mamy mikrofalówki, telewizora i klimatyzacji, ale jesteśmy przez 3 dni, tak jak nasza trzyosobowa rodzina, samowystarczalni, możemy zaparkować gdziekolwiek nam się podoba i przez 3 dni mamy czystą wodę, świeżą wodę, mamy też zbiornik na tą szarą, na tą brudną wodę. No i ta toaleta, o której Arek wspomniał, też przez 3 dni spokojnie na tych chemikaliach wystarcza. I przez 3 dni możemy gdzieś tam kamperować na dziko, po 3 dniach zjechać do cywilizacji, wypróżnić się, naładować czystej wody, trochę podładować prądem komórki i różne inne sprzęty i znowu wybyć na 3 dni w dzikości. Tak? I to właśnie wciąga. Czyli jest naprawdę jak w domu. Tak. Pewnie kiedy się zaparkuje. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, którą właśnie teraz trzymam w rękach, a więc o waszej książce, czyli Czy leci z nami królik? Podróże pewnej rodziny. Opisujecie w niej podróże ze swoją córką Gabi po całym świecie. No i teraz pytanie, kim jest ten królik?
Gabi, kim jest królik? No królik to jest Gabrysi ulubiona maskotka, którą ma odkąd właściwie skończyła parę dni. Dostała ją od mojej przyjaciółki. Jak wyszłyśmy ze szpitala, odwiedziła nas już w domu i przyniosła jej takiego małego, pluszowego, białego królika. I ten królik jest z nią no od 6 lat nieprzerwanie. Kilka razy, albo nawet kilkanaście razy się już zgubił. Zawsze się jakoś szczęśliwie odnajdywał. Stąd też ten tytuł właśnie taki przewrotny, czy leci z nami królik, bo w pewnym momencie ten królik był pierwszą pozycją na naszej checkliście, jak wsiadaliśmy do samochodu. Paszporty wchodząc, były na drugim. Tak, królik, paszporty, ewentualnie telefon komórkowy, żeby mieć jakiś kontakt z kimś, z cywilizacją i to były te 3 pozycje na checkliście, jak gdzieś tam wracaliśmy, czy ze szlaku, czy z właśnie z hotelu wychodziliśmy, pakowaliśmy się do samochodu, to czy na pewno wszystko mamy i ten królik rzeczywiście był na pierwszej pozycji. A książka opisuje podróże z Gabryśką, czyli 5 lat dzieciństwa Gabryśki w podróży, odkąd skończyła pół roku. Maltę, te Stany, o których mówiliśmy, czyli właśnie Stany od Alaski przez zachodnie wybrzeże aż po Florydę, Kanadę ze wschodu na zachód, Japonię, trochę Jordanii. Jest sporo takich moich porad, jak to zrobić, żeby się odważyć, żeby wyruszyć, jak się spakować, na co zwrócić uwagę przy kupnie wózka, nosidła. Także takie trochę poradnicze, mamusiowe tematy. No i sporo arka trasy, sporo miejsc, w których można zrobić takie właśnie zdjęcia, jak też w książce są, czyli opisanie gotowych 7 tras na podróż z dzieckiem w tych właśnie miejscach, o których mówiłam. Są mapy, przydatne linki do różnych miejsc, do których nam się udało dostać. Niekoniecznie takich bardzo oczywistych i z pierwszych stron przewodników turystycznych. To te linki też tam w książce są. No i fotografie, zdjęcia arka. No takie 3, jak czytałem tę książkę, 3 najfajniejsze rzeczy, z których ta książka się składa, to po pierwsze przygody i opisy miejsc i tras, które budzą taką zazdrość, że kurka wodna też bym chciał sobie przejechać te 1000 kilometrów, pomimo że już też mamy ich dużo przebytych, to jednak te miejsca, w których byliście, naprawdę budzą wrażenie i te właśnie taką fajną, pozytywną zazdrość, wiesz, z podziwem, że wow, że można, nie? Druga rzecz to kwestie praktyczne, które rzeczywiście są bardzo fajnie opisane. I trzecia, no to te niesamowite zdjęcia tej przyrody, które też w porównaniu z tą pierwszą rzeczą, o której mówiłem, no naprawdę pobudzają wewnętrzną chęć do podróży, która zwłaszcza teraz w tych czasach covidowych, kiedy jesteśmy no bardziej ograniczeni, my w tym roku na przykład nie udało nam się wyjechać nigdzie dalej, ale też spędziliśmy fajne wakacje w Polsce, no to jednak budzą te tęsknotę, nie? Więc gdyby ktoś chciał tę książkę znaleźć, to gdzie można się skierować po królika? Tolecimy.pl to jest nasz blog, www.tolecimy.pl to jest nasz blog, na którym opisujemy też te rzeczy, które są w książce, na którym też jest sporo zdjęć, sporo poradnictwa, sporo tras, sporo wypraw, map. I jest też sklep, z którego bezpośrednio można kupić i tę książkę, i naszą pierwszą książkę, która w tym roku zdobyła nagrodę Magellana w kategorii album podróżniczy, czyli książkę Toros Bravos Sueltos, czyli podróże pewnego małżeństwa, która traktuje o 13 latach naszych spędzonych jeszcze jako para, narzeczeństwo, bezdzietne małżeństwo, czyli przed urodzeniem się Gabryśki. I przed kamperem. I przed kamperem w Ameryce Południowej i w Hiszpanii. I ta książka jest dwujęzyczna, polsko-hiszpańska i właśnie opowiada o tym, jak to przez X lat podróżowaliśmy do Ameryki Południowej, do Hiszpanii i tam z namiotem eksplorowaliśmy poszczególne kraje. I o tych eksploracjach, o tych przemyśleniach w kategorii takiego reportażu poetyckiego, jak to ktoś ładnie kiedyś nazwał, tę książkę utrzymaliśmy, napisaliśmy w 2 językach, równolegle po polsku i po hiszpańsku. I to jest nasza pierwsza pozycja, a druga ta, która właśnie wyszła tuż przed pandemią, czyli na początku marca tego roku, to ten królik właśnie słynny, którego trzymasz w ręku i na którym też jakby tam opowieści i twoje zdanie na tylnej okładce widnieje. Także na stronie tolecimy.pl znajdziecie tę książkę, jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką podróżniczą. I także na stronie ojcowskastronomocy.pl, na stronie odcinka tam będą też linki do wszystkich miejsc, gdzie można znaleźć Lilę Arka, ewentualnie żeby się skontaktować i zapytać o jakieś karawaningowe, kamperowe porady. A taka jedna jedyna, na sam koniec, bo już będziemy powoli zamykać nasz odcinek, jedna porada dla kogoś, kto chciałby zacząć karawanik, jaka by to była? Odważyć się. Tak. Odważyć się, spróbować. Nie stresować się. Nie stresować się, aczkolwiek być przygotowanym, że jednak jeździ się takim większym samochodem, troszkę inaczej niż samochodem osobowym.
Trzeba spróbować, bo mamy też doświadczenia osób, które po raz pierwszy spróbowały jeździć i myślały, że będzie dużo trudniej, a jednak okazuje się, że jest w miarę prosto. Trzeba tylko po prostu uważać, trzeba się przyzwyczaić, że się jeździ troszkę wolniej, troszkę bezpieczniej i... Taki modny slow life teraz, to właśnie to się uprawia w kamperze. Także tak, zdecydowanie. Nie bać się, myślę, nie stresować się tymi gabarytami. To wszystko przychodzi, można się tego nauczyć. To jest kwestia pierwszych pół godzin, tak jak Arek mówi, do pierwszego ronda i mamy to opanowane. Ze spokojem podejść do tematu i spróbować, bo naprawdę warto. Życzę Wam jak najwięcej takich przebytych kilometrów w takim bezpieczeństwie, w takiej radości, w tej wolności, żebyście jak najwięcej krajów jeszcze raz mogli wspólnie w trójkę i z królikiem, czyli w czwórkę, odwiedzić. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć. Cześć, do usłyszenia. Dzięki serdeczne za wysłuchanie naszej rozmowy do końca. Jeśli masz ochotę posłuchać więcej o podróżach, to w odcinku numer 6 opowiadam o tym, dlaczego warto wyjechać w podróż dookoła świata, dzieląc się naszym własnym doświadczeniem. W odcinku 14 rozmawiam z Daną Ślipy o rodzinnym podróżowaniu komunikacją miejską, a w odcinku 17 prelegenci rodzinnego festiwalu podróżniczego Hakuna Matata dzielą się swoimi doświadczeniami z rodzinnych wypraw. Linki do tych wszystkich miejsc, a także namiar na Lilę i Jarka, gdybyś chciał się z nimi skontaktować, znajdziesz na ojcowskastronamocy.pl/063. Dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję Ci, że słuchasz mojego podcastu. Jeśli jest coś, z czym chciałbyś się podzielić albo zapytać, to pisz śmiało. A już teraz życzę Ci, byś każdego dnia stawał się lepszym człowiekiem, lepszym rodzicem i byś zawsze wywołał uśmiech na twarzach swoich dzieci.